Jak z tym Graalem było? Prawdę powiedziawszy, nikt nie wie. Prawda jest taka, że nikt do końca nie wie. Podobno najbardziej zorientowany jest dyrektor Korwin, reżyser tego spektaklu, ale też do końca tego nie rozumie podobno. Prawda jest taka, że jakiś Graal był, przynajmniej my tak sądzimy, i że gdzieś on tam jest ciągle nieodnaleziony, więc kto wie, może mamy szansę na odnalezienie Graala i zdobycie pięknego trofeum. A pan jeszcze nie znalazł swojego Graala? No, jeżeli jest ich więcej niż jeden, to jakieś już tam zebrałem. Mam tam kilka takich poprzepinanych w domu na ścianie. Nie, no tak już, tak prawdę powiedziawszy, każdy tam zbiera pewnie jakieś Graale w ciągu swojego życia, jeżeli tak to można nazwać. I kilka jakichś tam już mam, ale myślę, że jeszcze kilka przede mną. Czy łatwo jest zagrać w Pamaloci? Bo mi się wydaje, że jedną z największych trudności dla aktora to jest powstrzymanie się od śmiechu. No były takie sytuacje, rzeczywiście. Najgorzej było na próbie czytanej, kiedy po raz pierwszy zajrzeliśmy do tekstu. I rzeczywiście było tak, że nie sposób było się nie śmiać, no bo to jest rzeczywiście bardzo śmieszne w samej jakby tutaj już warstwie literackiej. I rzeczywiście później, kiedy już przeszliśmy ten pierwszy etap śmiechu, było ok, już się zapoznaliśmy, oswoiliśmy z tymi żartami, które tam są, no i zaczęły się żarty na scenie. No i też tutaj trzeba było tak naprawdę wyznaczyć jakiś jeden wektor, nazwijmy, poczucia humoru, bo każdy z nas, prawda, ma inną wrażliwość, inne poczucie humoru. I trzeba było to w jakiś sposób ujednorodnić i zrobił to reżyser spektaklu. Nie dałoby się, gdybyśmy tak naprawdę wszyscy chcieli swoje jakieś tam żarty przemycać, no bo no, nie uciągnęlibyśmy pewnie tego w jakiś sposób. Nie dałoby się tego połączyć. I kiedy już tam zarysowaliśmy wszystkie sceny, kiedy już tak było w miarę wszystko wiadomo, co po czym, no dochodziły czasami jakieś nowe elementy, no też nie jesteśmy maszynami, więc czasami komuś się zdarzy coś innego, inaczej trochę powiedzieć, albo coś trochę dodać lub podjąć. No i wtedy były rzeczywiście sytuacje bardzo zabawne, kiedy już sceny, które zasuwaliśmy na chłodno, nazwijmy to, gotowaliśmy się rzeczywiście na próbach, bo dochodził jakiś mały element, tak, i wystarczyło, żebyśmy się wszyscy zgotowali. Musimy być bardzo odporni tak naprawdę w ogóle w tym spektaklu na wszelkiego rodzaju takie prowokacje do śmiechu, ponieważ wiadomo, też widownia czasami ma tak prowokujący śmiech, że po prostu trzeba się wyłączyć i tego nie słuchać, bo wystarczy jedna osoba taka, która gdzieś tam zapłodni swoim śmiechem całą gdzieś tam resztę widowni i po prostu już nie ma co zbierać, gdybyśmy się nie pilnowali oczywiście w ryzach. To trzeba się tutaj bardzo, bardzo postarać rzeczywiście. Spamela to ewenement, jeśli chodzi o muzykal w ogóle, a o muzykale wystawione w Polsce, to już w szczególności. Macie jakieś obawy przed premierą? Jesteście już po preview, prawda? Mm-hmm. Więc pewne doświadczenie jest. Ale to od początku było naznaczone dosyć dużym ryzykiem, prawda? To znaczy tak, spektakl jest dość mocno gdzieś tam w świecie musicalu i tak dalej bardzo znany, jest rzeczywiście z jakimś tam takim hitem, taką literaturą obowiązkową, którą każdy zna, prawda? Mało tego, wszyscy fachowcy od Monty Pythona znają go bardzo dobrze i każdy wie z nich, jak na czym się zasadza ten cały dowcip Monty Pythona. I na pewno w ogóle nie unikniemy takich porównań, że ktoś nagle przyjdzie i powie, słuchajcie, w ogóle to nie jest Monty Python, w ogóle o co chodzi? Nie, w ogóle. I ja się z tym zgadzam, bo to jest Monty Python w tej warstwie literackiej tak naprawdę, w założeniu tych wszystkich, w takim, no w schemacie, no oni to jakby wymyślili, oni napisali. Natomiast nie jesteśmy Anglikami, prawda? Mamy zupełnie inną naturę, inną też wrażliwość, inną energię, jesteśmy innymi ludźmi, jesteśmy Słowianami. I tak naprawdę ten Spamalot jest taki trochę, no, jest spolszczony, nazwijmy, jest taki bardziej nasz. Tam są oczywiście bardzo charakterystyczne rzeczy, takie, które są, dotyczą Monty Pythona i one w ogóle przechodzą w ogóle bardzo często taki jeden do jednego. Ale wiele rzeczy jest takich, powiedzmy, no, mi się wydaje, że jest takich typowo naszych polskich i one są pewnie może mniej śmieszne, nie wiem, dla Anglików, bardziej śmieszne dla nas.
Może odwrotnie, kto wie. Tego nie wiem jeszcze do końca. Także no, ryzyko zawsze istnieje, tak naprawdę przy każdej produkcji, ale no, scena jest taka cudowna, że to ryzyko trzeba się podejmuje tutaj i gdzieś ta konfrontacja później następuje z widownią i ten dreszczyk emocji jest podniecający, myślę.